Witam Państwa, Andrzej Zydorowicz. Pierwszy półfinałowy mecz pomiędzy gospodarzami grającymi w czerwonych jednolitych strojach, a zabrzańskim górnikiem w białych kostiumach. Villas. Znowu ten zawodnik przy piłce. Dziuba. Pauzował w spotkaniu z ŁKS-em za żółte kartki. Komornicki i Dziuba, Zgutczyński. Dziuba. Sprawdził Józefa Wandzika, który ma ponad 8-miesięczną przerwę, jeżeli chodzi o oficjalne występy w bramce. Nie grał przez całą rundę jesienną. Dotychczas w poprzednim sezonie był zawodnikiem Chorzowskiego Ruchu. Obydwa kluby nie mogły długo dojść do porozumienia. Otrzymał 8-miesięczną dyskwalifikację. Dziuba. Kairis, pole karne, Kairis! Jaworski. Wandzik i Zgutczyński. Romkę. Dziekanowski. Strzał lewą nogą. W bardzo trudnej pozycji. Cyroń. Często zmieniający pozycję. Zresztą jest to piłkarz obulożny. Cyroń ma przed sobą tylko Dziubę. Odległość do bramki już niewielka. Cyroń. I najgroźniejsza akcja ofensywna Zabrzan miała miejsce w 27 minucie spotkania przy stanie 0-0. A więc pierwszy półfinałowy mecz Widzew Łódź, Górnik Zabrze. Jak na razie rezultat bezbramkowy. Górnik 10-krotnie grał już w finałach tej imprezy, 6-krotnie zdobywając Puchar Polski, ostatni raz w 1972 roku. Uwaga, Dziekanowski. Dziekanowski, Wandzik. I nadal rezultat bezbramkowy. Smolarek, Dziekanowski, jedenastka. Dosłownie 11 metrów dzieliło Dziekanowskiego od bramki Wandzika. Strzelił szybko, w sposób niesygnalizowany, ale piłka przeszła tuż obok słupka. Dziekanowski i Jaworski ustawieni przy piłce. Bliżej muru Kairis. W murze Dziuba. Jaworski. Uderzenie mocne, ale bardzo niecelne. Cyroń. Pałasz. Wpada na pole karne. Pałasz. I... No proszę Państwa, piłka uderzyła w słupek, zatańczyła na linii bramkowej i chyba wyszła w pole bramkowe. Majka chwycił się za głowę. Błąd bolesny i znowu Majka bliski był uzyskania prowadzenia w meczu z Widzewem. Smolarek. Kairis. Villas i Wandzik. I oto sędzia Andrzej Libich kończy pierwszą połowę spotkania Widzew Łódź, Górnik Zabrze. Rezultat 0-0. Dziekanowski. Villas, odległość od bramki Wandzika, 17 metrów. A więc przepiękny strzał Jerzego Villasa, który teraz tonie w uściskach kolegów. I w czwartej minucie drugiej części spotkania Widzew obejmuje prowadzenie w półfinałowym pojedynku Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze 1-0. Villas uderzył silnie, precyzyjnie. Dziekanowski. Obok niego Klemens. Dziekanowski. Zagranie do Dziuby. Dziuba w idealnej sytuacji. I oto Widzew prowadzi 2-0.
No ale to współautorem tej bramki był Dziekanowski, który ograł obronę zabrzańskiego Górnika tam po lewej stronie boiska, wyłożył piłkę Dziekanowskiemu. No i Dziekanowski z 10 metrów nie miał, przepraszam, Dziuba z 10 metrów nie miał najmniejszych problemów ze zdobyciem drugiej bramki. Klemens. Zgodczyński. Klemens. Jakżeż długo przekładał tę piłkę z nogi na nogę, a pomimo tego jeszcze mógł strzelić. Wankowski. O, rykoszet, piłka trafiła jeszcze któregoś z piłkarzy zabrzańskiego Górnika i mogła zmylić Bolecki. Cyroń. Osowski. No nie namyślając się, nie wdając się w jakieś zawiłe kombinacje, rąbnął z pierwszej piłki. Romkę. Dziekanowski. I proszę Państwa, to jest oto cały Dziekanowski. Strzał z dystansu, niezbyt sygnalizowany, bardzo czyste i powiem do rymu, soczyste uderzenie. Wandzik był bezradny, piłka półgórna tuż przy słupku i oto widzę wprowadzić 3-0. Przez większą część spotkania Dziekanowski był tylko okresami widoczny. Był dosyć pilnowany pieczołowicie przez rywali, ale w odpowiednim momencie pokazał swą klasę i w tej chwili nie ulega dla mnie wątpliwości, że Dariusz Dziekanowski znajduje się w wysokiej formie. Te bramki, które zdobył w meczu ligowym z Łódzkim Klubem Sportowym, teraz ten gol uzyskany zza linii pola karnego. Majka. Nie ulega wątpliwości, że oglądaliśmy prawdziwy pojedynek półfinałowy Pucharu Polski w drugiej części meczu. Właściwie od 53 minuty tego pojedynku, kiedy to widzę w postrzale Wiasa zdobył prowadzenie, a następnie w 3 minuty później Dziuba podwyższył na 2-0. Górnicy grali zwłaszcza w pierwszej połowie zbyt asekurancko, zbyt zachowawczo, bronili dostęp do własnej bramki, czyhając na kontry. Te kontry klasyczne wyprowadzili tylko pod koniec pierwszej części spotkania. Stworzyli wówczas 200% sytuacje. Łodzianie jednak częściej przeważali w pierwszej połowie, z tym, że mieli tych sytuacji strzeleckich mniej.